Oglądacie Polistudio, Polistudio. Kredyt Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje pożyczki hipoteczne z oprocentowaniem już od 5,3%. Skorzystaj z oferty specjalnej i przenieś swoją hipotekę do Kredyt Union bez płacenia kosztów związanych z transferem. Szczegółowe informacje na temat ofert pożyczkowych otrzymać można w oddziałach Kredyt Union, dzwoniąc do call center lub na naszej stronie internetowej. Zapraszamy! Polimex jedzie! Polimex leci! Polimex płynie! I doręcza paczki rodzinie! Hurra! Chcesz widzieć wyraźnie? Odwiedź Euro Optical w zachodniej Mississadze. Kompletny serwis optyczny. Najmodniejsze oprawki i okulary słoneczne. Kolorowe szkła kontaktowe. Badanie wzroku na miejscu. Honorujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zapraszamy. Kredyt Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje pożyczki hipoteczne z oprocentowaniem już od 5,3%. Skorzystaj z oferty specjalnej i przenieś swoją hipotekę do Kredyt Union bez płacenia kosztów związanych z transferem. Szczegółowe informacje na temat ofert pożyczkowych otrzymać można w oddziałach Kredyt Union, dzwoniąc do call center lub na naszej stronie internetowej. Zapraszamy! Trzynastego listopada minęła 10. rocznica powstania w Toronto Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Kilka szczegółów na temat działalności koła przedstawią Państwu jego prezes pani Danuta Warszawska oraz przybyły z Rzymu administrator fundacji ksiądz prałat Stefan Wylężek. Dodajmy, że prezes Koła Przyjaciół Fundacji pani Danuta Warszawska jest damą orderu papieża świętego Sylwestra, przyznanego jej w 2004 roku przez ojca świętego Jana Pawła II za wielkie oddanie sprawom Kościoła. Mój pobyt tutaj w Toronto jest związany z 10-leciem Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Byłem tutaj 10 lat temu, kiedy koło powstawało. Wtedy u początku były 3 osoby, potem coraz więcej, dzisiaj jest ponad 130 członków Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II i w ciągu tych 10 lat bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Historia jak zwykle jest nauczycielką nas wszystkich, nauczyliśmy się bardzo wiele, ale dzięki naszemu kontaktowi z Ojcem Świętym Janem Pawłem II to koło przyjaciół bardzo zaczęło wzrastać. Wczoraj spotkaliśmy się w kościele świętego Kazimierza, potem na zebraniu walnym Koła Przyjaciół Fundacji na Pawła II i bardzo się cieszę, że jest tak wielki entuzjazm i że mimo tego, że jesteśmy dzisiaj już 3 lata po śmierci Ojca Świętego, ta myśl, którą On nam przekazał, abyśmy kontynuowali Jego pontyfikat, Jego nauczanie, Jego troskę o kulturę również polską i o Ewangelię, taki odzew odzyskało tutaj w Toronto. Myślę, że na temat samego koła i tej działalności, która tutaj na miejscu się dzieje, najlepiej jak opowie pani prezes, pani Danuta Warszawska, która od 10 lat jest prezesem Koła Przyjaciół Fundacji w Toronto. A było to 10 lat temu w naszym domu prywatnym, kiedy ksiądz prałat Stefan przebywał z wizytą z Rzymu i zapytał się, dlaczego u nas nie ma Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Obecność była również obecna świętej pamięci Ela Wolska. Razem z Elą Wolską postanowiłyśmy zrobić to bardzo szybko. Zaczęłyśmy dzwonić do swoich przyjaciół, zapytaliśmy się księdza, ile osób jest potrzebnych, aby powstało koło. Za jakieś pół godziny miałyśmy chyba 18 osób, które już zgodziły się być członkami koła. I tak to trwa 10 lat. Przybywa coraz więcej popierających nasze koło, a nasze koło przeznacza wszystkie pieniążki do Rzymu na cele edukacyjne. Cieszymy się bardzo, że możemy pracować. Mamy wiele radości, ale i mamy pewien niedosyt. Radością jest fakt, że każdego roku przybywa więcej osób. Nie mogę powiedzieć, że nie ubywa, ale i przybywa.
Wiem, że cele, jakie postawił przed nami świętej pamięci sługa Boży Jan Paweł II, są dla wszystkich, którzy włączają się w to dzieło, bardzo ważne. Nasze koło ma charakter specyficzny, dlatego że mamy nie tylko Polaków, mamy inne narodowości i inne wyznania. Cieszy to nas bardzo, że właśnie oni cenią tą pracę naszego Ojca Świętego. No więc ja bym tylko dodał tutaj, że to koło, jak każde inne, w tej chwili mamy ich ponad 40, dokładnie 46 kół przyjaciół fundacji w 16 krajach, te koła włączają się w działalność fundacji. 2 lata temu fundacja obchodziła 25-lecie. Spotkaliśmy się w Rzymie, spotkaliśmy się z Benedyktem XVI i to było dla nas bardzo ważne spotkanie, bo Benedykt XVI nam powiedział, że nasza obecność w Kościele jest bardzo ważna, abyśmy to dzieło dalej kontynuowali. I dokładnie powiedział, proszę was, abyście to kontynuowali. I fundacja w związku z tą uroczystością wydała album 25-lecia. Jest to album, który przedstawia działalność fundacji, ale równocześnie i pontyfikat Jana Pawła II. Jest tekst dotyczący działalności fundacji w 3 językach, w języku polskim, angielskim i francuskim. Są piękne zdjęcia, które dotyczą i pontyfikatu, i działalności fundacji. I zapraszam wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, poznać działalność fundacji, jej łączność z pontyfikatem, aby do tego albumu sięgnęli. Zbliżają się święta, to będzie doskonały podarunek, a równocześnie w ten sposób można się przyczynić do rozwoju i pomocy Fundacji Jana Pawła II. Nasze koło otrzymało z początku 200 albumów, poprosiłam o następne 20. Rozeszły się po całej Kanadzie, od Atlantyku do Pacyfiku. Wszystkie donacje, jakie otrzymujemy za album, są zwolnione od podatku. Dajemy pokwitowania finansowe. Prawda? Tak, oczywiście, bo to jest jeden ze sposobów pomocy fundacji, a równocześnie jako prezent, jako powiedzmy ślad, jako pomoc, która może innym otworzyć oczy, że ten pontyfikat, który był tak mocno związany z Polską, kiedy fundacja powstawała, miała swoje serce i ma do dzisiaj serce polskie, to jednak ona dzisiaj przekroczyła granicę polskiej kultury i polskiego języka i ma przyjaciół prawie że na całym świecie. I dzięki temu ta fundacja jest obecna i może dalej prowadzić dzieła, jakie Ojciec Święty przed nami postawił. Cieszę się bardzo, że miałam ludzi, którzy byli chętni do rozprowadzenia albumów. Między innymi chciałabym wymienić Zofię Kustrę, Andrzeja Dąbrowskiego, Teresę Wierzbicką, Kazimierza Chrapkę, Fundację Władysława Reymonta, która skorzystała z 80 albumów i rozdała te albumy dla dzieci i młodzieży w czasie konkursu recytatorskiego. Chcę podziękować pani z Calgary, która również rozprowadziła albumy, pani z Saskatchewan, która Bożena Kilanowska, pani Zofia Gawor z Calgary, pan Józef Biernacki, pan Stefan Władysiuk z Montrealu. Naturalnie jest piękne wydanie albumu, jest piękna pamiątka. I tak jak ksiądz prałat powiedział, wspaniały prezent dla każdego dziecka, dlatego że jeżeli nie mówi po polsku, to jest po angielsku. A jeżeli nie mówi po angielsku, a mówi po francusku, jest i po francusku. Polecam ten album jako jeden z najpiękniejszych prezentów, a ten prezent nabyty u nas pomoże również fundacji, za co z góry dziękuję. Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, który działa tutaj, tak jak wszystkie inne koła, ma bardzo wielu wolontariuszy, osób, które pomagają i które umożliwiają kontakt z członkami, a jednocześnie stają się takimi mecenasami różnego rodzaju informacji, które możemy przekazywać dalej. I tak na pewno jest tutaj i wiem, że jest tak, ale kto to robi i dlaczego tak robi, to już pani prezes może na więcej powiedzieć. Chciałabym naprawdę kieruję serdeczne słowa podziękowania mecenasowi Walterowi Lalce, panu Bogdanowi Kopijowi. Serdecznie dziękuję pani Teresie Wierzbickiej za włączenie się w tą sprawę, pani Zofii Kuszczy ponownie i panu Andrzejowi Dąbrowskiemu. A szczególnie dziękuję za naprawdę efektowną pracę naszej fundacji przez Marka Kornasia, właściciela firmy Nova Printing. Jesteśmy jemu wdzięczni za ostatnią króciutką książeczkę, którą wydrukował
jako prezent właściwie dla nas. Wczoraj mieliśmy okazję rozdać. Wydrukował dla nas również kalendarze, które były rozdane dla wszystkich, którzy byli obecni. Wszystkim, jeżeli kogokolwiek pominęłam, serdeczny Bóg zapłać, a do Polonii zwracam się szczególnie. Już nieraz to mówiłam. Żyliśmy z wielkim papieżem Janem Pawłem II. Byliśmy świadkami jego wielkiego pontyfikatu. Niedługo, jestem przekonana, będziemy świadkami jego beatyfikacji. Włączmy się w to dzieło Fundacji Jana Pawła II w Toronto, abyśmy byli dumni, a on z nas był dumny, że my w jakiś mały sposób wykonujemy jego cele postawione dla nas przed laty. Dziękuję bardzo. Chciałbym wrócić do spotkania z Benedyktem XVI. Benedykt XVI, kiedy nas przyjmował, powiedział do wszystkich przyjaciół fundacji: kontynuujcie wasze dzieło, bo teraz nie dotykacie już tylko i wyłącznie nauczania na Pawła II, ale dotykacie jego świętości. I niedawno temu nowy prefekt Kongregacji Świętych był w Polsce i oficjalnie powiedział, że w przyszłym roku możemy spodziewać się beatyfikacji, a raczej kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. To jest wielkie wydarzenie dla całego Kościoła, ale my nosimy imię tego wielkiego papieża jako fundacja. To on tą fundację ustanowił, on wyznaczył cele i on stoi za tym wszystkim, czym zajmuje się fundacja. Jeżeli państwo włączacie się w tę działalność, to jesteście złączeni z tym wszystkim, co reprezentuje osoba, nauczanie i świętość Jana Pawła II. I chciałbym do tego nawiązać, kiedy już niedługo będziemy mieć Boże Narodzenie, aby ta myśl i ta obecność w sercu państwa Jana Pawła II stanowiło również jego była również jego błogosławieństwem, ponieważ on z domu Ojca, jak mówimy poetycko, z okna u Pana Boga widzi lepiej to wszystko, czym my żyjemy. I chciałem wam zapewnić również, że ja jestem przy grobie Ojca Świętego każdy czwartek. Każdy czwartek odprawiamy mszę świętą prośbą o jego beatyfikację i kanonizację, a równocześnie obejmujemy myślą wszystkich tych, którzy się w to dzieło włączają. Także bardzo proszę mieć w sercu tą pewność, że jesteście obecni zawsze w czwartek, kiedy jesteśmy przy grobie Jana Pawła II w krypcie Bazyliki Świętego Piotra.